Wszyscy zbłądziliśmy i brak nam chwały. I tylko pojednanie się z Jezusem Chrystusem, który oddał za każde swoje dziecko. On położył za was swoje życie. On przelał za was ostatnią kroplę krwi. On wam również dał wolną wolę. On się nie wciska po chamsku do serc ludzkich. On potrzebuje waszej zgody. On potrzebuje waszego tak. On potrzebuje waszej chęci. Przyjdźcie do Niego, bo tylko wtedy odniesiecie sukces w życiu. Sukces doczesny, ale przede wszystkim również zbawienie. Na wieki będziecie mogli przebywać w Jego chwale. Na wieki będziecie mogli przebywać twarzą w twarz z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Bo człowiek jest wieczną istotą. Nie kończy się jego życie tutaj. Jego życie doczesne pójdzie w piach, ale ty pójdziesz dalej. Twoja dusza nie zginie, twój duch nie zginie. One są wieczne. Wyraź zgodę na to, żeby pojednać się z Jezusem. Wyraź na to zgodę. On chce twojej relacji, on chce relacji z tobą. Sercem do serca, twarzą w twarz. Przyjdź dzisiaj do Niego i w zaciszu swojej łazienki powiedz: Boże, jest we mnie pustka, ja nie mam czym ją zapełnić. Potrzebuję Ciebie jak nigdy nic, jak nigdy niczego. Boże, ja modlę się na tym miejscu o Twoją moc. Modlę się o to, żeby Twoja moc zeszła na tych ludzi. I ja niszczę zasłony, które stoją teraz przed ich uszami i ich sercami. Ja w imieniu Jezusa gronię wszystkie duchy, które stoją na przeszkodzie, które stoją na przeszkodzie, aby trafiły te słowa do ludzkich serc. W imieniu Jezus błogosławię każdego z was i chcę, abyście się pojednali z Jezusem. Nie ma innej drogi do życia, do zbawienia, do wieczności. Amen.